Wiecie, co Artur na początku powiedział, że Jezus jest drogą i też tak nawiązując tak naprawdę do tego, co powiedział nam o chlebie. Powiem wam o tym, jak jakiś czas temu Bóg mi pokazał, że Jezus jest drogą. Paru osobom już nawet o tym mówiłam. To jest takie świadectwo z mojego życia. Jechałam kolejką, taką podmiejską, bardzo późno, po 9 wieczorem i naprzeciwko mnie usiadł chłopak. Taki młody, wyglądał na licealistę z takich późniejszych klas. Otworzył swój zeszyt i narysował tam jakiś trójkąt i były jakieś dwie linijki jakiegoś zadania. I on jechał i całe 40 minut siedział naprzeciwko mnie i rozwiązywał to zadanie. I nie było żadnego wyniku. I wyglądało na to, że on nic jakby nie ociągnął, tak? I ja siedziałam i na to patrzyłam, a że zawsze mi się wydawało, że jestem słaba z matematyki, fizyki i chemii, tam gdzie się rozwiązuje zadania. Wydawało mi się, że jestem słaba dlatego, że nie miałam od razu wyniku, a patrzyłam na wszystkich swoich kolegów, którego rzucili okiem na to zadanie i od razu mieli wynik. I dochodziłam do wniosku, że ja nie potrafię, że to jakby nie moja droga, ja nie umiem, tak? Bo świat mówił, musisz mieć wynik od razu, a Bóg powiedział, że On jest drogą. Jest wynik, tak? Jest krzyż, jest zwycięstwo Jezusa na krzyżu. Ale powiedział, że On jest drogą. I ja patrząc na tego chłopca, który rozwiązywał to zadanie i nie miał wyniku, ja wysiadłam, on pojechał dalej z tym zadaniem, Bóg w ogóle do mnie powiedział, że On jest drogą. I na tej drodze nie można się zniechęcić. Że to w ogóle nie jest tak, że od razu mamy nieraz mieć wynik, że mamy się radować właśnie tą drogą. I gdy przejdziemy jakiś pułap, gdy coś już osiągniemy, jakiś szczebel naszego rozwoju duchowego, to miejsce, do którego znowu wejdziemy, to znowu będzie pewna droga. I tak prawdopodobnie będzie do końca, aż myślę, że na pewno aż tutaj będziemy, bo Bóg powiedział, że On jest drogą i ta droga się skończy wtedy, gdy się z Nim spotkamy w niebie. Ja patrzyłam na to i zrozumiałam, mówię, tą prostą rzecz, tak? Że na tej drodze nie można zawrócić, nie schodzimy na bok, ale przede wszystkim nie można się zniechęcić. Ja nie widziałam na twarzy tego chłopca żadnego zniechęcenia, ani żadnej frustracji. Jakby on rozumiał, że to miejsce, w którym on idzie, to jest droga. I tak samo każdy z nas w swoim życiu, idąc z Bogiem, jak zrozumiemy to, że to jest droga, że to, przez co przechodzimy nieraz, to jest droga, to nie będzie w nas ani frustracji, ani zniechęcenia. Pamiętam też, jak rozmawiałam z Liną, ona biega i powiedziała, że nieraz ustanawia sobie jakiś pułap, coś, co osiągnie. I później to osiąga, tak? Bo zwycięstwo jest dla nas. Ale to, co później tak naprawdę pamiętamy, to jest ta droga. I tą drogą w ogóle usługujemy też innym. I tą drogą się dzielimy, tą drogą budujemy. Ja, składając jakieś świadectwo z tego, co jest w moim życiu, usługuję wam tak naprawdę z mojej drogi. Jesteśmy glebą, ale musimy też pamiętać, że to, jak idziemy tutaj przez życie z Jezusem, to jest droga, to jest jakiś proces i tak już po prostu będzie, tak? Żebyśmy się tylko nie zniechęcali i nie zawracali na tej drodze i żebyśmy sobie nie dali wbić tego, co świat nam wbija do głowy, tylko że musimy przede wszystkim mieć od razu wynik, bo wtedy można się łatwo sfrustrować. Amen. Amen. Dobrze. Jeszcze chcesz coś? Tak?